Witam Państwa serdecznie. Przypadł mi w udziale taki temat, stare i nowe media w obliczu zmian. I jak się zaczęłam zastanawiać nad tym tematem, to tak doszłam do wniosku, że właściwie jest on kwintesencją mojego takiego doświadczenia zawodowego. Ja pracuję w domu mediowym od 16 lat. I swoją karierę zawodową zaczynałam w czasie, kiedy do Polski dopiero co zaczął wkraczać drapieżny kapitalizm i coś takiego jak internet jeszcze w ogóle w naszej świadomości nie istniało. W związku z tym praca w domu mediowym w tamtych czasach wyglądała zupełnie inaczej. I ja przez te 16 lat tak naprawdę to jestem tutaj żywym przykładem tego, jak, znaczy mogłam doświadczać przez 16 lat tego, jak te media i sposób myślenia o mediach niesamowicie się zmieniały i też jak zmieniała się praca w domu mediowym. I może też tak trochę z takiej perspektywy Państwu opowiem. Mam nadzieję, że coś ciekawego tutaj Państwo z tej prezentacji wyniesiecie. Jeżeli myślimy o współczesnym świecie i wyzwaniach, które nas czekają, nas są przed nami, jeżeli mówimy o mediach, to są takie trzy główne trendy. Po pierwsze, jest to nowy typ konsumenta, czyli jest to konsument zaangażowany, który chce mieć jakby kontrolę nad tym, jakiego typu treści do niego docierają, jakie treści on w ogóle przyswaja. Po drugie, jest to fragmentaryzacja, czyli to, że po prostu jest coraz więcej tych mediów, coraz więcej kanałów w telewizji i coraz więcej tytułów chociażby w prasie. No i trzeci trend, który rzeczywiście fundamentalnie zmienił rynek i media, no to są nowe technologie, to jest internet i wszelkiego typu właśnie technologie mobilne. Takim czynnikiem, który właśnie szalenie zmienił nasz sposób korzystania z mediów, no to jest internet. Osoby, które są internautami, mają dostęp do internetu, właściwie sobie bez tego internetu już życia nie wyobrażają. Jeżeli pomyślimy o młodych ludziach, takich powiedzmy w wieku do 29 lat, czyli pewnie też większość tutaj z tego audytorium, to są to osoby, dla których internet w tej chwili jest już głównym medium, telewizja gdzieś tam przy okazji czasami wkracza w życie takich osób, ale internet no to jest oczywiście źródło jakby wiedzy na temat świata, ale również jest to coraz częściej miejsce takich kontaktów towarzyskich. I tutaj na tym wykresie widzimy, jak właśnie te dwa media ze sobą, że tak powiem, współgrają. W roku 2010 internet no, jakby stał się silniejszym medium, jeżeli chodzi o sposób zdobywania informacji o świecie, korzystania w stosunku do prasy. Oczywiście ten fakt ma no, gigantyczne znaczenie, jeżeli chodzi o wydatki reklamowe. Zaraz za chwilkę pokażę, jak zmienia się na przestrzeni ostatnich kilku lat udział mediów, natomiast to, co od 2-3 lat już ma miejsce, no to są ogromne spadki wydatków reklamowych w dziennikach. No to jest nie tylko efekt tego, że jakby zasięg prasy maleje, ale na to składa się również efekt kryzysu, czynnik kryzysu. Po prostu no, w dzisiejszych czasach reklamodawcy korzystają z takich
najbardziej policzalnych, mierzalnych i najbardziej najsilniejszych, że tak powiem, mediów. No i do takich mediów na rynku polskim na pewno zalicza się telewizja. I to jest dla mnie rzecz szalenie ciekawa, że mimo tych wszystkich zmian technologicznych, których jesteśmy świadkami na przestrzeni ostatnich lat, to ten udział telewizji w miksie mediów absolutnie się nie zmienia. On jest cały czas na tym samym poziomie. Po pierwsze, wynika to z faktu, że jesteśmy ogólnie takim telewizyjnym narodem. Średnio Polak dziennie ponad 3 godziny spędza przed telewizorem. Natomiast zmienia się również myślenie na temat telewizji. Mimo że to jest 50% wydatków reklamowych, to nie jest taka telewizja, jaka była powiedzmy 5 lat temu. Również w telewizji zachodzą ogromne zmiany, tak jak ileś lat temu główne kanały, czyli TVP, Polsat, TVN jeszcze wtedy też, stanowiły około ponad 70% oglądalności miały, to w tej chwili to ten udział zbliża się do 50%, a w kontekście cyfryzacji, która nastąpi w tym roku, no to ten udział będzie jeszcze mniejszy. W związku z tym w telewizji również następują ogromne zmiany. No i cóż, jesteśmy jakby świadkami tego, że ten miks mediów się zmienia, znaczy jest stały udział telewizji, natomiast bardzo topnieje udział prasy. No i tego trendu poniekąd już nie da się powstrzymać. Takimi mediami, które mocno jeszcze zyskują na, jeżeli chodzi o przychody reklamowe, no to w tej chwili jest internet i kino. Niemniej jednak również tutaj widzimy zmiany w internecie. Jeszcze 2-3 lata temu to były wzrosty dwucyfrowe, one dochodziły do 20%. W tej chwili ta dynamika mocno wyhamowała. No to jest też poniekąd efekt kryzysu. No a z drugiej strony ten przyrost internetu już też jakby zasięgu już nie jest tak dynamiczny jak kiedyś. Stoimy teraz przed takim pytaniem, na które pewnie wszyscy gdzieś tam szukają odpowiedzi, co dalej właściwie, co dalej z prasą, co dalej z mediami, co dalej ze sposobem komunikacji. No i tak, ja bym tutaj troszeczkę też chciała tak odczarować myślenie na temat prasy, bo to prawda, że jakby w tym torcie reklamowym jej udział bardzo, bardzo spada. Natomiast musimy pamiętać o tym, że prasa jest cały czas najbardziej opiniotwórczym medium. I my to tak trochę mówimy w naszym żargonie, że prasa dostarcza wartościowego kontentu i też zaczynamy prasę postrzegać w kategoriach, znaczy myślimy o tym, że to jest kontent czy treść, no niestety jakoś nie możemy się tutaj wyzbyć tej anglojęzycznej nomenklatury. No ale tak właśnie o tej prasie myślimy i no tutaj akurat chciałam Państwu pokazać taki wykres, który pokazuje tą siłę rażenia prasy w sensie jakby ilości cytowań, skąd one pochodzą, tak? I one głównie jednak pochodzą z prasy. Widzimy, że na przykład TVN24, który jest najsilniejszą stacją taką newsową, no zdecydowanie ma mniejszą tutaj siłę oddziaływania. Wow, przepraszam, przeleciałam. No i teraz wchodząc nieco głębiej w prasę, mamy tutaj taką segmentację tytułów. No tak, te słupki na dole są dość przerażające, ale to jest też perspektywa 5 lat akurat tutaj. I widzimy, że rzeczywiście te słupki takie tu
minus 57, minus 59%. To są takie segmenty, które mają bardzo silnie rozwinięty ten swój obszar również w internecie, tak? Na przykład ta sfera magazyny komputerowe czy motoryzacyjne, młodzieżowe, to jakby odbiorcy szukają tego typu treści głównie w internecie. Niemniej jednak proszę zwrócić uwagę, że są również zielone słupki. Pozytywnym przykładem, jeżeli chodzi o prasę i tą treść, taką wartościową, ten dobry content, no to, to jest tutaj ten segment tygodników opinii. I rzeczywiście w porównaniu z innymi tytułami, również w ubiegłym roku ten segment nawet można powiedzieć, że odnotował niewielkie wzrosty. Tutaj są, mamy silne tygodniki typu właśnie Newsweek, Polityka, Wprost, pojawiają się nowe tytuły i mimo właśnie, że ten segment również zaczyna się rozwijać w internecie, zaczyna się pojawiać taka publicystyka i blogosfera, to papier po prostu nie traci na znaczeniu. I jeszcze tutaj wrócę na chwilę, bo mamy też ciekawy segment pod tytułem People, znowu angielskie słownictwo, no ale tak jakoś, no takim żargonem się posługujemy. To jest segment takich tytułów związanych z życiem gwiazd, prawda? To są te Vivy, Flesze, Gracje, co show, dziękuję Adam, w razie czego podpowiadaj. To są takie tytuły, które się charakteryzują tym, że mają niską cenę, mają duże obrazki, ładne zdjęcia, no i opowiadają o tym, co się dzieje w życiu gwiazd, tak? Więc to są takie bardzo łatwe, proste i przyjemne w odbiorze treści. No i to jest też trochę tak, że zaczynamy żyć w takiej kulturze i cywilizacji obrazkowej. I jakby ten sposób podania treści staje się bardzo ważny. Na przykład tutaj też jest taki segment popularno-naukowy, w którym mieści się, wprowadzony staje się w ubiegłym roku, tytuł Świat wiedzy przez Bauera i też się ten tytuł charakteryzuje no, też ładnymi zdjęciami, ale też zapewne ciekawą treścią i widać, że jakby ten dobry content się jakoś mimo wszystko broni. I teraz tak, no oczywiście to czasy, w których żyjemy są ogromnie trudne dla wydawców i wszyscy podejmują jakieś działania związane z poszukiwaniem źródeł biznesu, z monetyzowaniem tej treści, no i są różne jakby sposoby poszukiwań. Po pierwsze, pod koniec ubiegłego roku większość dzienników podwyższyła cenę. I to jest też ciekawe, że tych czytelników, dzienników ubywa, natomiast ci, którzy zostają, oni są z reklamowego punktu widzenia również bardzo interesujący, dlatego że to są ludzie z wyższym wykształceniem, z wyższymi dochodami, to są tacy ludzie, którzy chcą po prostu zapłacić po to, żeby wiedzieć. Więc to się to jest coraz węższa grupa odbiorców, natomiast takich, którzy no też mają, jakby dysponują zasobami na różne wydatki. No pojawiają się właśnie te próby płatnych, wprowadzenia płatnych treści, o którym właśnie pan przed chwileczką również opowiadał. Wydawcy również jakby podejmują próby dywersyfikacji swojego biznesu, czyli na przykład weźmy
No tak, weźmy dla przykładu Agorę, która ma w swoim portfolio i dzienniki, i magazyny, i radio, i kino, i ostatnio również podejmuje próby związane z dystrybucją filmów. Pojawiają się właśnie te nowe media, tak, czyli jakby próby dostosowania treści do różnych form odbioru, czyli tablety, aplikacje, wydawcy również jakby kupują różne jakby strony w sieci. I ogólnie rzecz biorąc, jeżeli spojrzymy sobie na sieć, to widzimy, że wydawcy mają w tej sieci również bardzo silną pozycję. Ostatnio tylko przypomnę, że na przykład Onet został zakupiony przez wydawcę Axel Springer. Grupa Gazeta.pl jest na 2-4, na szóstym miejscu i również dysponuje ponad 11 milionami użytkowników. W związku z tym jakby ten potencjał, jeżeli pomyślimy w ogóle, wyjdziemy poza myślenie związane tylko z papierem, no to to jest duży. Natomiast jeżeli chodzi o te takie e-wydania czy te takie próby innej formy dystrybucji, no to z reklamowego punktu widzenia jest to jeszcze cały czas dość wąski segment. No i tak naprawdę dochodzimy do kluczowego pytania i próby odpowiedzi, co jest w obecnych czasach takim największym wyzwaniem. Patrząc perspektywy domu mediowego, ale myślę, że również z perspektywy wydawców, wydawnictw, to ogromnym wyzwaniem w tej chwili jest tak naprawdę zintegrowane myślenie, tak? Czyli takie myślenie, które łączy stare z nowym. Jeżeli myślimy o prasie, no to jest to jakby i wydanie papierowe, i tablet, i jakaś obecność w sieci. I być może to jest jakby takie proste stwierdzenie, ale konsekwencje tego w naszej codziennej pracy są bardzo duże, dlatego że na przykład z perspektywy domu mediowego my musimy zmieniać swoje kompetencje, tak? Czyli osoby, które zajmowały się tradycyjnymi mediami, muszą również umieć myśleć o internecie. One muszą poszerzać swoje myślenie, swoje rozumienie świata. No i to jest taki proces, który dopiero w tej chwili się dzieje. Również to są ogromne zmiany po stronie wydawców, dlatego że często zdarza się tak, że często problemem jest to, że do domów mediowych nie trafiają oferty, które by w bardzo taki zintegrowany sposób, czyli łączący prasę i inne działania, no jakby odpowiadały na potrzeby reklamodawców. I to właśnie chciałam pokazać na przykładzie takiej struktury, która rzeczywistości, która nas otacza w domu mediowym, jak bardzo ten zakres kompetencji, które my musimy w tej chwili rozwijać i łączyć, jak on bardzo się zmienił, bo jak ja zaczynałam swoją pracę w domu mediowym 16 lat temu, to było tylko planowanie i kupowanie mediów, i to mediów rozumianych jako prasa, internet, outdoor i radio głównie. A w tej chwili, oprócz tego, że kupujemy, planujemy media, musimy rozwijać dodatkowe specjalizacje właśnie związane z różnymi aktywnościami w internecie, jak reklama w wyszukiwarkach, w mediach społecznościowych, jak product placement, jak działania PR-owe, jak działania efektywnościowe w internecie.
I trzeba umieć to zintegrować. Klient nie chce dostawać różnych rzeczy od różnych osób. On chciałby mieć taką jedną osobę, która mu zbierze to wszystko, ładnie opisze i dostarczy gotowe rozwiązanie. A to nie jest takie proste, bo ludzie się tego po prostu muszą dopiero nauczyć. I podobne wyzwania, myślę, również są po stronie wydawców. Jak właśnie przed tym spotkaniem z Państwem porozmawiałam sobie z jednym z mediaplanerów i zapytałam się, jak to teraz wygląda, to łączenie prasy i działań online. No to się okazało, że w ubiegłym roku, no więc rok minął, może już jest lepiej, ale w ubiegłym roku, kiedy robiliśmy jeden taki duży projekt prasowo-internetowy, to ta osoba musiała się skontaktować, musiała jednocześnie kontaktować się z 12 osobami. I to było strasznie, strasznie dla tej osoby trudne. I czasami po stronie domu mediowego, jeżeli my musimy aż tyle wysiłku włożyć w to, żeby to integrować, to jest czasami zbyt ciężkie i my tak samo oczekujemy, że po stronie wydawców będzie jedna osoba. I sobie zadałam też takie pytanie, czy gdyby było tak, że po stronie wydawców jest taka osoba, która potrafi to świetnie zintegrować i sprzedać, czy to byłoby interesujące i zachęcałoby do większych inwestycji? I otrzymałam odpowiedź, że zdecydowanie tak. Więc jest sposób na łączenie starego z nowym, ale wszyscy musimy się tego uczyć. Także dziękuję bardzo.